We wsi jak nie miałyśmy łatwo, ponieważ trzeba było jakoś, zapytałyśmy, czy mogłybyśmy się stołować u kogoś na wsi. Ale niestety jakoś nie było takiego odzewu, no nie wiem, no nikt nie chciał się podjąć chyba tego, więc musiałyśmy się jakoś same wyżywić. No i był ten sklep jeden spożywczy, w którym, do którego nie pamiętam już, ale tyle co wiem, że wędlinę przywożono raz w tygodniu. Chleb bodajże dwa razy w tygodniu. No i musiałyśmy sobie jakoś radzić. Kupiłyśmy sobie, robiłyśmy wyprawy do Trzcińska, bo wtedy można było do Trzcińska dojechać pociągiem z Brwic, to znaczy się była stacja kolejowa tak w połowie drogi między Narostem a Brwicami. No i stamtąd jechałyśmy sobie do Trzcińska pociągiem, no i tam musiałyśmy się zaopatrzyć w jakieś potrzebne rzeczy. Pierwsze wrażenie, kiedy przyjechałyśmy do Chojny, to było naprawdę dla nas czymś jakimś nie do pojęcia, kiedy widziałyśmy ten ogrom gruzu. Przede wszystkim nie było stacji kolejowej, bo była jakaś szopa. Wiele budynków to był gruz. Powiedzieć, ratusz był w ruinie. Ten kościół mariacki również. Wszędzie poporastały na tych gruzach takie drzewka, mniejsze, większe, krzaków pełno, ruin leżało to, dzieci po tym biegały, bawiły się w tym.